Słuchacie śniadania po polsku w Szmu FM, a teraz długo wyczekiwany moment, wywiad z zespołem Barbecue, a właściwie to z częścią Barbecue. Witam Was, panowie. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Tutaj część zespołu Barbecue, czyli Mateusz, wokalista, i Łukasz, gitara. Zanim ta rozmowa na dobre się rozkręci, chciałabym wyrazić swoją wdzięczność, że w tym zabieganiu znaleźliście czas na ten wywiad. My też bardzo jesteśmy wdzięczni, że możemy po raz kolejny w zasadzie udzielić lekkiego wywiadu z tobą i przed tutaj setką, a jak nie tysiącami słuchaczy. Tak, jestem pewna, że teraz nas słucha bardzo wielu słuchaczy i tych tutaj w Aberdeen i za morzami i oceanami, ponieważ można nas słuchać wszędzie, gdzie dociera internet. No ale do rzeczy. Jak sobie poradziliście w pandemicznym okresie? I tu chodzi mi o ten czas całkowitego lockdownu, nie teraz, kiedy byliście pozbawieni bezpośredniego kontaktu z fanami. Na szczęście okres pandemii już mamy za sobą i zdążyliśmy zagrać parę koncertów. Nie ukrywam, że pandemia pokrzyżowała nam plany, szczególnie jeśli chodzi o nagranie singla oraz koncerty. Mieliśmy rzeczywiście prawie 2-letnią przerwę w koncertach, natomiast niedawno udało nam się zagrać pierwsze koncerty w październiku, z czego się bardzo cieszymy i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości rozpoczniemy serię koncertów. Tak jest. Też tutaj mogę nadmienić, że ostatnio mieliśmy przyjemność zagrać akustyczny koncert z Łukaszem. Akustycznych numerów, coverów w zasadzie w G-Casino. To było bardzo fajne i odżyliśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten czas. Historia waszego zespołu jest krótka, ale już przez ten czas zdążyliście opracować wiele coverów w języku polskim i angielskim. Czy ta nasza historia jest krótka? Biorąc pod uwagę rok 2017, gdzie wszystko się zaczęło, to myślę, że nie. Rzeczywiście gramy sporo coverów. Mamy set anglojęzyczny, jak i polskojęzyczny. Chodzi tu głównie o covery zespołu Jam oraz przez ostatni rok dorzuciliśmy kilka utworów, które wykonywał Mateusz Psonak w programie The Voice of Poland. Tak, tak, oczywiście. Nie spoczywacie na laurach i ostatnio nagraliście teledysk do waszego debiutanckiego singla Dynamite. Kto jest autorem słów do tego utworu, a kto stworzył jego warstwę muzyczną? Tak, rzeczywiście ostatnio nagraliśmy teledysk do naszego debiutanckiego singla Dynamite. Bardzo się cieszymy, ponieważ spotkał się numer z bardzo dobrym odbiorem słuchaczy. Bardzo Wam dziękujemy. Może Mateusz dodasz kilka słów na temat, jak powstawał numer? To jest w sumie długa i ciekawa historia. To jest ciekawa historia, bo pamiętam, że kiedyś chwyciłem gitarę, zagrałem refren i stwierdziłem, że jest to fragment numeru, który może mieć dobry rockowy potencjał. No i nagrałem kawałek, wysłałem chłopakom na naszą grupę na Messengerze i coś z tego powstało, natomiast zajęło nam to kilka ładnych tygodni, żeby dopracować to do takiego względnie dobrego utworu. Oczywiście było bardzo dużo zmian. Jeśli chodzi o tekst, autorem słów jestem ja. Jeśli chodzi o muzykę, to ja uważam, że to cały zespół Barbecue dołożył wszelkich starań, żeby nazwać się autorem muzyki. Tak, staramy się w zespole o to, aby każdy wkładał swoją część w utwory i identyfikował się z piosenkami, które opracowujemy. Muszę przyznać, że Dynamite jest, jak sama jego nazwa wskazuje, dynamiczny, rytmiczny, taki wpadający w ucho. Gdzieś tam w mojej pamięci przywołuje późne lata 90., początek 2000 i tak dalej. No ale o stylu jeszcze porozmawiamy. O czym jest Dynamite i co przez tę kompozycję chcieliście przekazać waszym odbiorcom, tym, którzy już was słuchają i tym potencjalnym? Utwór Dynamite opowiada o wewnętrznych rozterkach, że czasami czujemy się bezsilni w niektórych sytuacjach, które znienacka po prostu przychodzą i nie potrafimy nad nimi zapanować. Tekst został tak napisany, aby każdy z nas, każdy ze słuchaczy mógł się poniekąd utożsamić z utworem. Nie jest to zero-jedynkowo, interpretacja jest dowolna. Chcieliśmy przekazać przede wszystkim, że problemy, które nas otaczają, te współczesne, czy są to jakieś problemy natury psychologicznej, czy są to ataki paniki, czy jest to wybuch złości, że dotyka to każdego z nas i tak naprawdę każdy z nas może sobie z tym poradzić. Wróćmy teraz do waszej muzyki, do charakteru
tego, co tworzycie. Czy odnaleźliście już swoją drogę muzyczną, czy jest to proces, który nieustannie trwa? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy odnaleźliśmy swoją muzyczną drogę, bo w sumie korzystamy z ogromnej bazy muzyki, z bazy piosenek i czerpiemy z każdej jakąś inspirację. Generalnie bardzo dobre pytanie, Lidia, i jednocześnie bardzo trudne pytanie, na które ciężko nam wprost odpowiedzieć. Każdy z nas wywodzi się z różnego środowiska muzycznego, ma różne gusta i w dzisiejszym bardzo dynamicznym świecie muzycznym jest również bardzo ciężko jasno zdeklarować gatunek muzyczny, czy też jasno podążać pewną drogą. Wydaje mi się, że uda nam się coś, co chce osiągać również wiele innych kapel, mianowicie przemawiać poprzez muzykę i słowa przede wszystkim do uczuć słuchaczy, niekoniecznie szufladkować się konkretnymi gatunkami muzycznymi. Generalnie przyjęliśmy chyba podejście, że chcemy grać rocka, bo rock jest fajny i chcemy go ożywić na nowo przez naszą muzykę i mieć tą cegiełkę w świecie muzycznym. Na dzień dzisiejszy jednak ciężko nam jest określić konkretny gatunek muzyczny. Wielkimi krokami zbliża się wasz występ na Polish Scottish Mini Festiwalu. Już 12 lutego zagracie przed organkiem. Jak czujecie się w roli supportu? Czy to będzie łatwe, czy raczej trudne zadanie? Jesteśmy na tyle świadomi muzycznie i na tyle przygotowani do koncertu, do festiwalu, że myślę, że nie odczuwamy jakiegoś stresu. Bardziej czujemy ekscytację, bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem fanem muzyki Tomka Organka i nie mogę się doczekać, kiedy będzie może taka okazja, żebyśmy porozmawiali na temat muzyki, na temat światopoglądów i przede wszystkim wspólnie jakby bawili ludzi, którzy przyjdą na koncert. Ja zgadzam się z Mateuszem w 100%. Myślę, że jesteśmy na tyle ograni i mamy naszą muzykę już w palcach, że wyjdziemy na scenę i damy z siebie 150% i rozbawimy publiczność. A oczywiście występ przed taką personą, jak jest Tomasz Organek i jego zespół, to jest dla nas, powiedziałbym nawet rodzaj zaszczytu. Dokładnie. Też mogę się podpisać, że jest to pewna nobilitacja dla nas i jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo podekscytowani zbliżającym się festiwalem. I tutaj oczywiście bardzo chcieliśmy podziękować Mateuszowi Łagodzie za to, że umożliwił nam taki dobry start w 2022 roku. No i tu jeśli siedziałby z nami Dawid, to na pewno pozdrowiłby swojego tatę, Krzyśka. Krzysiek, tobie również dziękujemy, bo gdyby nie ty, to może nie wystąpilibyśmy na tym festiwalu. Tak, Mateusz i Krzysiek, dobra robota. Dziękujemy wam bardzo za wsparcie w tej inicjatywie. Na koniec mam do was jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, a właściwie to dwa. Jaki jest wasz dalszy plan działania jako zespół i jak myślicie, kiedy wyjdzie wasza pierwsza płyta? Generalnie mieliśmy dużo planów na ten rok, natomiast nie spodziewaliśmy się tak ciepłego odbioru naszego numeru i tego, że odnosimy jakiś malutki sukces, tak mi się wydaje, naszym pierwszym singlem. Napisało nas Radio Z, napisał portal Interia, bardzo nas to cieszy i dodało nam to mega kopa do tego, aby siadać z kartką w ręku, gitarą i pisać kolejne numery. Część osób, które są bliżej zespołu, wiedzą, że mamy kilka innych numerów skomponowanych, które gramy również na koncertach. Kolejny utwór zagramy również podczas Wośpu. Natomiast chcemy pisać jeszcze więcej muzy, tak żeby móc z czego wybierać. Dokładnie. W momencie, kiedy przyjdzie do dnia takiego, aby zamieszkać w studio i nagrać ten krążek, o którym tak bardzo, bardzo marzymy. Ogólnie przyjęty plan jest taki, że usiądziemy, zaszyjemy się troszeczkę na naszej sali prób i będziemy pisać muzykę. Niemniej jednak nie ukrywam, że tęsknimy bardzo za tributem do zespołu Jam, który był zresztą uwielbiany przez tutejszą Polonię w Aberdeen i miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży i będziemy już mogli na jesień ruszyć w trasę koncertową nie tylko po Szkocji, ale i po Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Przypomnę, że moimi rozmówcami, gośćmi byli lider i wokalista zespołu Barbecue Mateusz Psonak oraz gitarzysta Łukasz Pfeiffer. No cóż, pozostaje mi życzyć wam udanych koncertów oraz tego, aby wasz upragniony krążek wyszedł jak najszybciej. My również bardzo dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w rozmowie. Dziękujemy bardzo tobie, Lidio, i dziękujemy słuchaczom przede wszystkim, którzy nas słuchają dzisiaj
przy radioodbiornikach. Pamiętajcie, że zawsze jesteście mile widziani na naszych koncertach. Jesteśmy bardzo otwartym zespołem, także jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy Was na nasze social media, na Facebooku czy na Instagramie i na pewno na każde nurtujące Was pytanie odpowiemy w miarę jak najszybciej. A korzystając z okazji do tego, że się dorwałem jeszcze do mikrofonu, chciałbym zaprosić wszystkich na koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w The Tunnels. The Tunnels, dokładnie. I oczywiście na drugi koncert, który zagramy, supportując Tomasza Organka i jego ekipę, 12 lutego. W Lemon Tree. W Lemon Tree, tak. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Damy czadu. Będzie bardzo dobra zabawa. Do zobaczenia na koncertach. Hej. Do zobaczenia.